Kilka dni temu CD Projekt zaprezentował swoją nową strategię, a właściwie aktualizację strategii do roku 2021. Kurs od razu zanurkował. Dlaczego? Powodów jest kilka, Między innymi brak fajerwerków. Tak to przynajmniej tłumaczyli analitycy i dziennikarze, którzy rozczarowani byli tą nową strategią. Ja chciałbym w tym materiale wziąć nieco w obronę naszego polskiego giganta gier komputerowych. Choć są elementy, które napawają mnie pewnym niepokojem, o tych też powiem, to mimo wszystko uważam, że strategia, strategia jest zdecydowanie niedoceniona. Zapraszam do mojej analizy, moich kilku słów, moich spostrzeżeń. A przy okazji ponieważ chciałbym bardzo, żeby to nie był tylko materiał inwestycyjny, finansowy, ale też, żeby był fragmentem z tej kategorii sztuka myślenia 21, to. Zagłębimy się właśnie w proces myślowy tego, jak patrzeć strategicznie na przykładzie, oczywiście, CD projektu. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem współautorem bloga republikańskiego, miejsca, którego misją jest budowa społeczeństwa obywatelskiego. W tym konkretnym przypadku zajmiemy się, tak jak już powiedziałem, inwestowaniem finansami i sztuką myślenia. Dobrze, przede wszystkim yy, zacznijmy od tego, jakie są zarzuty. Stawiane CD projektowi. Zarzutów jest sporo, natomiast od razu też powiem, że to są zarzuty, które są stawiane nie tylko przez konkretnych analityków czy dziennikarzy, ale też często pojawiają się na różnych grupach internetowych. Największym zarzutem powtarzanym ciągle jest to, że strategia nie zawiera konkretów, że jest zbyt ogólna. Mowa była tylko o porzuceniu pomysłu, Cyberpunka online jako osobnej dużej gry oraz o wydaniu Wiedźmina 3 i Cyberpunka na konsole nowej generacji w drugiej połowie tego roku. Następnym rozczarowaniem okazał się fakt, że w strategii nie ma fajerwerków, czyli coś o czym ja już wspominałem wcześniej, i wydarzeń, pod które można by grać na giełdzie. Kolejną rzeczą wskazaną przez Kacpra Kopronia z Trigger.dm jest fakt, że strategia jest zbyt krótkoterminowa. Konkrety dotykają jedynie obecnego roku. To tym się też zajmiemy w sposób szczególny. Na koniec zostawiam jeden zarzut o to, że zdaniem analityków wielkim nieobecnym były wyniki sprzedażowe Cyberpunka. I nad tym pochylać się nie będę. Dlatego że wystarczy powiedzieć, że ten moment ogłoszenia nowej strategii był momentem, uwaga, ogłoszenia nowej strategii, a nie wyników historycznych. Te będziemy mieli już niebawem, za parę tygodni, a może nawet jeszcze wcześniej w kwietniu, gdzieś w okolicach połowy kwietnia, chyba 19 kwietnia, będzie konferencja wynikowa za poprzedni rok, i wtedy właśnie będziemy mieli. Wyniki cyberpunk'a sprzedaży, przynajmniej za, za zeszły rok. Mówienie o nich teraz byłoby absurdalne, prawdopodobnie też przyćmiłoby całą strategię, więc byłoby strzałem w kolano. Bardzo dobrze, że zarząd CD projektu tego nie zrobił. Jak wygląda strategia CD projektu? Zanim przejdziemy do odpierania lub potwierdzania argumentów krytyków, to tak naprawdę. Przejdziemy do nich pod sam koniec, i jak do nich przejdziemy, to już wiele rzeczy będzie jasne. Natomiast teraz skupmy się na tym, żeby dowiedzieć się o co tak naprawdę CD-projektowi chodziło. Zajrzyjmy do strategii CD-projektu. Całość opiera się na trzech filarach. Pierwszy nazwany został RED 2.0 i to jest transformacja studia. Tutaj przede wszystkim zatkniemy się z, przed, z przebudową organizacyjną studia e, naszego rodzimego, naprawieniem wielu problemów, które doprowadziły do tego kryzysu, w którym się firma znajduje. E, drugi e, punkt, drugi aspekt to jest rozwój marek, czyli Wiedźmina i Cyberpunka. E, wyciśnięcie z tego czym studio dysponuje, możliwie wielu butelek pysznego pyszniutkiego soku game devowego. I trzecia rzecz to jest rozszerzenie potencjału online produktów CD projektu. Czyli jedyny zupełnie nowy element w podejściu firmy do biznesu, choć może też nie aż tak zupełnie nowy, bo mamy przecież gwinta. No ale załóżmy. Można zobaczyć tutaj tą strategię w formie takiej prezentacyjnej. Graficznej. A my przejdźmy do pierwszego elementu, czyli transformacja studia. Nazwane zostało to RED 2.0. Chociaż nie zostało to przedstawione tak wprost, to widać bardzo wyraźnie, że decydenci spółki usiedli i najpierw przeszli do sformułowania bardzo solidnej diagnozy problemu. Paradoksalnie Brak fajerwerków, brak takiej agresywnej polityki przejęć, fuzji, czyli coś, co często w różnego rodzaju fundusze czy też inni inwestorzy lubią, jest najlepszym dowodem na to, że lekcja została odrobiona. Studio na szczęście nie szuka na siłę akceptacji inwestorów, raczej po głębokiej wpadce z cyberpunkiem zarząd który wziął za siebie za siebie odpowiedzialność zaraz po tym za całe wydarzenie od prosząc żeby nie obarczać tym deweloperów I and the entire leadership team are deeply sorry for this and this video is me publicly owning up to that. Please don't fault any of our teams for what happened. They all are incredibly talented and hardworking. Myself and the board are the final decision makers, and it was our call to release the game. Although, believe me, we never ever intended for anything like this to happen. I assure you that we'll do our best to regain your trust. Tutaj sformowował strategię najpierw diagnoza potem strategię, która jest bardzo nastawiona na dogadzanie graczowi. Czyli widać bardzo wyraźnie, nie mamy tu do czynienia ze strategią ratowania kursu, tylko strategią ym, rozwoju firmy. Cel wprowadzenia tego pierwszego etapu to równoległe tworzenie gier AAA, czy też AAA, dzięki zwiększaniu naszych możliwości produkcyjnych, naszych, czyli oczywiście CD projektu. Zastanówmy się nad tym, jaka może być diagnoza, to znaczy, Decydenci, strategzy, zarząd usiedli i zastanowili się, co, jakie problemy trawią CB Projekt. Niech to będzie podstawowa lekcja w ramach Sztuki Myślenia 21, konkretnie Sztuki Myślenia Strategicznego. Zawsze zaczynamy od diagnozy, bez tego całość będzie odrealniona, ewentualnie będzie dokumentem z pięknie brzmiącymi hasłami. Jakie elementy diagnozy mogli sobie ci decydenci postawić? Wypiszmy kilka, dosłownie pięć, które najprawdopodobniej się tam znalazły i które możemy poznać bez dogłębnej znajomości wewnętrznej studia. Przede wszystkim problem z organizacją wielkich projektów. W firmie od lat jako jeden z problemów wytyka się właśnie to, że nie jest w stanie budować więcej niż jednego projektu naraz. Problem z pozyskaniem nowych pracowników. Przypomnijmy, że mówimy o firmie, która potrzebuje najwyższej klasy fachowców takich, którzy łączą niezwykłą etykę pracy, talent i najlepiej też doświadczenie. Pozyskanie takich pracowników to jest niebywale trudna sprawa. Problemy z motywacją pracowników. Jak już było o po pozyskaniu, to teraz warto przyjrzeć się, jak pracownicy są traktowani. I oczywiście mówię tutaj o tym, co się odbiło szerokim echem, czyli o, e, oczywiście to są pogłoski, ale potwierdzone, bardziej lub mniej, o ciągłych nadgodzinach, o presji, komunikacji, braku komunikacji właściwie w zespole, e, głośnych odejściach pracowników itd., e, itd., tak popularny crunch w branży growej. Problemy technologiczne. W 2017 roku wyciekły informacje o tym, że nad cyberpunkiem yy, prace nad cyberpunkiem są głęboko spowolnione z powodów ograniczeń silnika Red Engine, czyli tego, na którym został zbudowany najpierw Wiedźmin 2, 3, a później właśnie cyberpunk. I na koniec problemy wizerunkowe, które wynikają z nieodpowiedniej komunikacji. Problem dotyczył niebywale rozbudzonych oczekiwań w kontekście cyberpunka oraz dysproporcji między tym, jak gra wyglądała na pecety, a tym, jak prezentowała się na konsolach. Bardzo często zarzuca się spółce, że materiały promocyjne. Wersje demo udostępniane medium itd. Tak tak dotyczyły tylko wersji na PC, które, jak wiemy, były dużo, dużo lepsze niż te konsolowe. No i najprawdopodobniej usiedli, zbudowali taką diagnozę, oczywiście, dużo bardziej pogłębioną, i następnie mogli siąść do wypisania rozwiązań. A więc przejrzyjmy tą strategię. Co tam, jakie rozwiązania mają decydenci CD Projektu, zarząd na problemy, które wcześniej wymieniliśmy. Przede wszystkim wzmocnienie roli CTO, czyli mówiąc najkrócej, człowieka od technologii. CD Projekt chce dać najpewniej więcej odpowiedzialności i decyzyjności jednej osobie. Aby różne decyzje technologiczne były przeprowadzane sprawniej. Przypomnijmy, że CD-Projekt ma mocno ponad 1000 osób już jako pracowników, także sprawność zarządzania w takiej korporacji jest bardzo, bardzo istotna. Centralizacja silnika Red Engine aby zdolny był obsługiwać dwie marki. Niestety technicznie nie mamy żadnego wyjaśnienia. Co to znaczy ta centralizacja? Najprawdopodobniej chodzi o modernizację autorskiej technologii CD Projekt Red, aby dostosowana była do obu typów rozgrywek: miejskiego oraz cyberpunk'a. Wprowadzenie zwinnych metodyk pracy Agile. Obecnie zwinne metodyki stosuje się bardzo, w bardzo wielu gałęziach IT. Pozwala to m.in. na przyrostową realizację produktu, gdzie w teorii, przynajmniej, bo wiadomo, że różnie to bywa, na każdym etapie projekt coś sobą reprezentuje i można go oceniać. Taka metodologia ma również zwiększać odpowiedzialność poszczególnych członków zespołu za całość pracy. Występują tu elementy takiej w cudzysłowie demokratyzacji projektu. I może to być odpowiedź na zarzuty, jakoby miało dochodzić do tarć między Adamem Badowskim narzucającym odgórnie swoją wizję a zespołem. Dalszy rozwój zrównoważonego i przyjaznego środowiska pracy. Jest to w sposób oczywisty odpowiedź na ciężkie warunki pracy, nadgodziny, stres, ciśnienie, szczególnie pod koniec projektu, choć koniec co potrafiło się wydłużyć dość mocno w przypadku cyberpunka, wręcz do biblijnych rozmiarów. W ten sposób zarząd z całą pewnością stara się zadbać o utrzymanie zbudowanej w czoła załogi. To jest załoga fachowców w końcu z wyższej półki. Warto tu nadmienić, że poza komfortem i otwartością władze CD Projektu wymieniają jako ważny empowering, czyli tutaj wymieniają rozwój osobisty i ambitne projekty. To bardzo, bardzo istotny aspekt, którego próżno szukać, niestety, w wielu firmach. Chyba wiecie, o czym mówię. Tych, które starają się nadrobić kiepskie pensje i nudne projekty owocowymi środami. Wielki plus za dostrzeżenie, że gdy spędzamy w pracy naprawdę spore kawał czasu, to dobrze jest o ten kawał czasu zadbać, aby był on korzystny w kontekście też reszty życia. Powołanie zespołu ekspertów zdolnego wspierać różne projekty, czyli postawienie na taki interdyscyplinarny zespół, co w połączeniu z punktem drugim oraz częściowo trzecim doprowadzić ma do możliwości prowadzenia dwóch dużych projektów na raz, a może trzech, może więcej. Zmiana w podejściu do komunikacji zewnętrznej. W tym miejscu mamy zaznaczone, że promocja nowych tytułów ma być znacznie krótsza. Ponadto przedstawiane mają być wersje zarówno na PC, jak i na konsole, z rozróżnieniem na platformy. Widać tu wyraźne posypanie głowy popiołem, chęć powrotu na ścieżkę, którą możemy określić sobie jako Gamers First. Dodam tu jednak, w kontekście szybkich, krótkich promocji, że jeśli chodzi o Cyberpunka też dostaliśmy początkowo zapewnienie, że tak właśnie ma być. Dopiero potem promocja wydłużyła się do zakresów czasowych, jakie znamy dzisiaj. Dobrze. Warto dodać, że mamy jeszcze pierwszą rzecz, czyli jeden konkret, pierwszy konkret. Obietnice rozpoczęcia równoległej pracy nad projektami od 2022 roku. I tu się zatrzymajmy chwilę. Chciałem otworzyć... W artykule nadałem tę bo, bo nie wszyscy wiedzą, ale jest też artykuł, który jest mniej więcej odpowiednikiem tego wideo, jeśli ktoś woli wersje czytane. Mniej więcej, to nie jest jeden do jednego. E, natomiast w tym miejscu nadałem taki tytuł. Myślenie właścicielskie. Strategia to nie pokaz fajerwerków na Sylwestra, tylko plan modernizacji. E, i w kontekście właśnie obietnicy rozpoczęcia równoległych prac do 2022 roku. Ym, oczywiście nie jest to taka gorąca informacja, jak to, że na przykład wydamy jeszcze tutaj w tym roku Wiedźmina 4 albo Cyberpunka Online itd., itd. Yy, jeśli natomiast mienimy się inwestorami długotermon, der, długoterminowymi, yy, nie wolno nam przejść koło takiej obietnicy obojętnie. Nasz problem polega na tym, że grzeją nas tylko takie informacje, które mówią o efektach, które możemy sobie bardzo łatwo przełożyć. Tak? Czyli wydanie gry równa się przychody. To rozumiemy i to nas obchodzi. Cała reszta już nie za bardzo. To jest duży problem i musimy z tym walczyć. Ja jestem osobiście przekonany, że inwestując swoje pieniądze na długie, długie lata przynajmniej 8-10, a najlepiej jeszcze dłużej Powinienem zmienić swoją mentalność wewnętrznie i te, zmienić tą mentalność na mentalność właścicielską, rozpatrywać wszystko, co się dzieje w firmie, nie z punktu widzenia mediów czy zarządzających funduszami, bo oni patrzą z trochę innego, innej pozycji, tylko właśnie z punktu widzenia właściciela biznesu i to powinno być najważniejsze. W tym momencie mogę szczerze powiedzieć, że. Moim zdaniem, obietnica uzyskania możliwości prowadzenia wielu, powiedzmy, że dwóch, ale wielu ogólnie tytułów jednocześnie jest znacznie, znacznie ważniejsza niż wydanie jakiejś konkretnej gry. Mówimy tutaj bowiem o stworzeniu odpowiedniej struktury i mechanizmów a to właśnie one są dźwignią, do, która wypycha firmę tak, na wyższy poziom. I efektem tego wypchnięcia są tytuły, więcej tytułów, dużo więcej przychodów i tak dalej. Końcem końców są te pieniądze, które trafią do nas najpewniej jako dywidenda, ale one są na końcu. My, jako właściciel biznesu, musimy widzieć całą resztę od początku. Jak ma być skonstruowany zespół, jak, jak ma, mają być nasze struktury złożone, jak to ma wszystko działać, żebyśmy mogli. Tworzyć te więcej tytułów, bo to nie jest tylko tak, że no nie, nie tworzymy więcej tytułów, bo nie mamy ludzi, tak? To musi być odpowiednia struktura, mechanizmy i my musimy jako właściciele, czyli jako inwestorzy z krwi i kości długoterminowi myśleć o takich rzeczach. Ta decyzja i ta obietnica ma ogromne przełożenie, nie możemy przechodzić koło tego obojętnie. Dobrze, przejdźmy do rozwoju zespołu. Ostatnią kwestią, której tutaj nie wymieniłem, bo chcę osobno omówić, to jest właśnie rozwój zespołu, i tutaj CD Projekt stawia na trzy elementy, to jest wzrost organiczny, wzrost poprzez zacieśnianie współpracy z partnerami, ze sprawdzonymi partnerami, i otwartość, oni to nazywają otwartość na wzrost nieorganiczny, czyli po prostu fuzję i przejęcia. Od razu się pochwalili, że, że podpisali list intencyjny odnośnie przejęcia właśnie Digital Scapes to jest kanadyjskie studio z siedzibą w Vancouver. Współpracowali z tą firmą już od 2018 roku, także to nie jest tak, że znaleźli właśnie jakąś firmę i ją przejęli. Wiedzą, jaka tam jest załoga, znają się. Moim zdaniem, naprawdę na uznanie zasługuje polityka przejęć CD-projektu. Bardzo często, w wyniku kryzysów, ale też kiedy wchodzi na przykład nowa kadra menedżerska i chce się popisać przed inwestorami, to nowa strategia zakłada bardzo agresywne, mnogie przejęcia, które są, no dają takie poczucie, że firma się bardzo szybko rozwija. Natomiast to jest wzrost nieorganiczny i to skutkuje wieloma to, to daje wiele skutków ubocznych. Przed tym też przestrzegał kilka razy z tego, co mi wiadomo Warren Buffett i wielu innych, wielu innych analityków, inwestorów. Bardzo się cieszę, że CD-Projekt nie idzie tą drogą, a mógłby, żeby podratować kurs, tylko idzie drogą takiego spokojnego marszu w odpowiednią stronę. Te przejęcia są bardzo ostrożne i te przejęcia nie są tylko po to, żeby się popisać przed, na konferencji wynikowej kolejnej. One mają konkretny cel biznesowy i to jest najważniejsze. I tak jak Spoko, firma Spoko została przejęta, oni współpracowali wcześniej, tak samo tutaj mamy kolejne studio z tym razem kanadyjskie, z którymi współpracowali wcześniej, czyli widzimy pewną zależność i pewne podejście. Kończymy temat RED 2.0, czyli rozbudowy organizacji i wejdźmy na chwilę w taką sztukę myślenia strategiczną. Zastanówmy się nad źródłami siły w strategii. To oczywiście ma wszystko jest to związane z CD projektem. Natomiast zatrzymajmy się chwilę nad tą sztuką tworzenia strategii. Sięgnijmy do książki Dobra strategia, zła strategia. Mam ją tutaj nawet. Ona wygląda tak. Polecam każdemu, kto chce tą kwestię jakoś zgłębić. Autorem jest Richard Rumelt. Pozwól, że przytoczę taki fragment, w którym autor właśnie mówi na temat, wypowiada się na temat źródeł siły strategii. Ogólnie rzecz biorąc, dobra strategia działa poprzez wykorzystanie siły i zastosowanie jej tam, gdzie przyniesie ona najlepsze efekty. W krótkiej perspektywie może to oznaczać zaatakowanie problemu lub konkurencji poprzez zręczne połączenie nowych zasad, działań i zasobów, a w dłuższej perspektywie może to sprowadzać się do inteligentnego wykorzystania zasad i zasobów w celu rozwinięcia potencjału, który będzie przydatny w przyszłości. W obu tych przypadkach dobra strategia jest podejściem, które zwiększa skuteczność działań poprzez odnalezienie i wykorzystanie właściwych źródeł siły. I teraz pytanie, jakie źródła tam nasz, ten nasz autor, pan Normald, yy, podaje? Zastosowanie dźwigni, najbliższe cele. Tutaj słowo najbliższe można wziąć w cudzysłów, bo albo w nawias, nie chodzi o jakieś drobne cele, jakieś cele na kwartał, malutkie organizacyjne. To mogą być duże cele, ale chodzi o to, żeby wyklarować, wyspecyfikować coś, co możemy już zrobić, coś, co nada nam pewien sens i ruszać w tą stronę, żeby nie zatrzymywać się w takim bezwładzie organizacyjnym. No, jako przykład tutaj autor podaje m.in. cel wysłania człowieka na Księżyc przez Kennedy'ego. We shall send to the moon, 240,000 miles away, a giant rocket, more than 300 feet tall, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth. But why some say the moon? Why choose this as our goal? Więc nie są to jakieś cele, które należą do drobnicy. Dalej, system połączeń łańcuchowych, zamysł, koncentracja, wzrost, wykorzystywanie przewagi, wykorzystywanie zmian, inercje i entropię. Oczywiście to są podtytuły, właściwie tytuły podrozdziałów. Warto pamiętać o tym, ponieważ CD Projekt stosuje. Przynajmniej kilka z nich łącząc je umiejętnie. W kontekście najbliższych celów zerknijmy do aktualizacji planów na 2021 rok. Krytycy negatywnie ocenili brak konkretów oraz brak fajerwerków. Szczególnie jałowym wydaje się rok 2021, który nie wnosi teoretycznie nic nowego, natomiast to nie jest tak do końca. No to nie jest tak, że nie dostajemy tutaj żadnych twardych zobowiązań. Ten slajd, który w tym momencie można zobaczyć, pokazuje co, to, dokładnie to, co Richard Rummels określa jako najbliższe cele. Sam tłumaczy, co zrobić w sytuacji chaosu i w sytuacji takiego patowego środowiska braku decyzyjności. Otóż należy obrać i wyklarować najbliższy możliwy cel albo cele. To pozwoli nam się, znaczy całemu zespołowi, skupić się na pracy, przełamać bez I ten slajd, który teraz można zobaczyć, to z moim zdaniem dokładnie wypełnienie tego zalecenia. Tak, czyli mamy tutaj konkretne rzeczy związane z cyberpunkiem i z Wiedźminem i każdy z tych rzeczy naprawdę przyniesie duże pieniądze. Ja wiem, że mamy problem, bo lubimy, jak jest premiera, która jest udana i potem jest dobrze. Ale tutaj nie jest dobrze, mleko się rozlało, natomiast to nie znaczy, że wszystko przepadło. Absolutnie. I wracamy do strategii CD-projektu. Mamy tutaj rozwój marek jako drugi duży punkt, czyli oczywiście mowa o wiedźminie i cyberpunku. To są dwie franczyzy, które, które posiada CD Projekt. To są bardzo silne marki, znane, rozpoznawalne na całym świecie. Cel tego etapu: Wzrost wartości posiadanych franczyz przez dodawanie nowych pól eksploatacji oraz rozwój współpracy. I na samym początku CD Projekt pokazuje rozwój, czyli jak do kolejnych gier dokładali kolejne ważne elementy. Można to zauważyć na tej grafice. Mamy tu Wiedźmina, a później Wiedźmin Dziki Gon. Co prawda gdzieś się Wiedźmin drugi zagubił, ale to mniejsza z tym. Gdzie w Wiedźminie, Trze... w Dzikim Gonie zostały dodane elementy akcji w cyberpunku. Do tego jeszcze strzelanka. I wchodzi bardzo ważny aspekt, czyli wyciśnięcie z tych obu tych marek tak wielu hektolitrów tak pysznego soku, jak tylko się da. CD Projekt od lat głosi, że nie zależy mu na tworzeniu jakichś tam gier, tylko chce, żeby te jego tytuły weszły na stałe do kanonów popkultury. I e, chyba mu się to udaje, przynajmniej w, w przypadku Wiedźmina mu się to udało. E, w przypadku Cyberpunka ma zamiar też to zrobić, czyli mamy tutaj i, i, i w, chodzi tu o Popkulturę, ale też zrobienie jak największej ilości produktów, materiałów, rzeczy poza tym, które mogą dać pieniądze, po prostu mówiąc już bardzo wprost. Czyli mamy już trzy gry: duże wiedźmina, mamy DLC, mamy karcianki, zaraz będzie gra mobilna z rozszerzoną rzeczywistością, serial książki i inne tego typu rzeczy. E, oczywiście, książki wcześniej powstały, ale one też, ich rozwój został nakręcony przez grę. E, mamy e, tutaj slajd, który e, z prezentacji jest, dotyczy planów rozwoju marek. Można sobie to przejrzeć. E, a kolejne rzeczy, kolejne slajdy pokazują pomysł i taką ładną strukturę. Pod tytułem Aktywne zarządzanie cyklem rozwoju Francis", na przykład Wiedźmina oraz jak to chcą zrobić z cyberpunkiem. I możemy w, powiedzieć, że w tych aspektach CD Projekt stosuje koncentrację, czyli ten element, o którym mówiłem wcześniej ze strategii, ze strategii Richarda Rumelta. Koncentrację na dwóch markach, przewagi. Wraca do swojego stylu Gamers First, bazuje na dużych zasobach gotówki, to jest bardzo ważne. CD Projekt ma naprawdę dużo pieniędzy, ma rozpoznawalne marki, to daje mu przewagę. Nastawia się na wzrost, choć to akurat bardziej w kontekście przygotowania zespołu. I wszystkie te elementy są naprawdę starannie dobrane. To nie jest tak, że oni wylosowali sobie później, ów, zrobili dokument, żeby to ładnie wyglądało. Widać, że to jest starannie przygotowane, i widać tutaj coś, co Rumel opisuje, czy Ramel opisuje jako zamysł. Kompleksowe połączenie wielu elementów w jeden sprytnie sprzęgnięty system. I ostatni aspekt to jest online. Celem jest wzbogacenie naszych IP o elementy rozgrywki online. Społeczność graczy budowana w obarciu o Gog Galaxy. I muszę przyznać, że ten element online jest najbardziej kontrowersyjny, ponieważ najmniej wiadomo o co tutaj chodzi. Nie wiadomo, czy to jest stricte multiplayer. Wiadomo tylko, że CD Projekt wycofał się z takiego typowego multiplayeru dla. Cyberpunka, natomiast no, mo, można powiedzieć, że prezes Kiciński na spotkaniu z zagranicznymi instytucjami potwierdził, że można mówić w przypadku online o, też o multiplayerze. Natomiast może to być też szersze zagadnienie. Mogą przecież tu wchodzić taka ta karcianka, gwint. Może wchodzić dużo różnych rzeczy, które mm, mówią ogólnie o wykorzystaniu potencjału online. E, musimy poczekać na, na konkrety, natomiast y, pewne jest jedno: y, wejście w sektor online jest koniecznym krokiem, jeżeli firma naprawdę chce stać się jednym z trzech najbardziej y, uznawanych, y, z trzech, największy, trzech, trzech największych y, studiów w branży. Zobacznym aspektem jest wymieniony na slajdzie GOG Galaxy. Aplikacja, która od lat jest zapowiadana i która wygląda na papierze naprawdę sensownie, natomiast ciągle nie widać jakichś spektakularnych wyników, sukcesów. Być może właśnie realizacja tej strategii pozwoli zabłysnąć całemu gogowi jako spółce, jako ważnemu elementowi w ekosystemie. To jest koniec strategii CD-projektu. Teraz krótka odpowiedź dla krytyków. Um zacznijmy od, tego, od tej, yy, tego argumentu, że w strategii nie ma fajerwerków. To zależy, co to są fajerwerki. Dla każdego to może być co innego, natomiast zakładam, że chodzi albo o to, że w Wiedźmin 4 wyjdzie za miesiąc, albo że przyjmują politykę dywidendową, jakąś sowitą itd. itd. No więc faktycznie fajerwerków tego typu tutaj nie ma. I bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę, że tutaj nie ma yy, I Zapewne niektórych inwestorów i zarządzających funduszami to bardzo, bardzo, bardzo mocno boli i piecze. Natomiast nie jest to strategia ratowania kursu. To jest strategia wyjścia z kryzysu i rozwoju firmy. I widać to bardzo wyraźnie. Yy. Przypomnę w tym miejscu, że firma w ogóle, jako nie tylko CD-projekt, w ogóle firma istnieje. Przede wszystkim po to, żeby służyć swoim klientom. Jak już yy, służy tym klientom, to dobrze, żeby to robiła możliwie za jak największe pieniądze. I te pieniądze częściowo trafiają do właścicieli, częściowo mogą trafiać na rezerwy, a częściowo mogą być reinwestowane. Tak? Czyli my jesteśmy na samym końcu. Zaburzenie tej, yy, tego porządku. Przynosi katastrofalne efekty. Natomiast utrzymanie tego porządku, kiedy wiemy, co jest najpierw, co jest potem, spokojnie i do nas doprowadzi, i yy, właścicielom skapnie z tego stołu. Jeżeli tylko firma będzie robiła możliwie najlepszy biznes, a robi dobry biznes i wygląda na to, że chce robić jeszcze lepszy. Drugi zarzut strategia nie jest konkretna. I to jest kolejny argument ludzi z naszej części świata, z, gdzieś tam z naszej części też Europy, w ogóle z Europy, gdzie tworzenie strategii albo zupełnie nie jest uprawiane, albo jest jedynie drukowaniem pięknych, pustych haseł i tworzenie planów na kwartał do przodu, czy pół roku do przodu. No więc strategia, uwaga, nie ma być konkretna. Strategia to naprawdę nie jest szczegółowy plan, Krok po kroku, jakie sprzęty kupić, jaką grę wydać, kiedy, jaki tytuł, do jakich, na jakie platformy i z jakim dokładnym marketingiem. Strategia może zejść na pewien poziom szczegółowości, ale wydaje mi się, że CD projekt zszedł na ten poziom szczegółowości. Mamy kilka konkretów, mamy kilka obietnic yy, i mamy plan tego, co będzie się działo w 2021 roku. Wbrew temu, że nie będzie żadnych wielkich nowości. To sądzę, że te zmiany mimo wszystko mogą przynieść duże pieniądze. I to jest dla, dla nas najważniejsze. Strategia jest krótkoterminowa, to jest kolejny zarzut, ostatni, już który chcemy tutaj y, odbić, a może właśnie nie odbić. Y, należy wlać łyżkę dziekciu do tej beczki miodu, którą tutaj przyniosłem ze sobą ponieważ, no choć zarzut ten jest tylko częściowo prawdziwy, no bo plany jednak sięgają dalej, prawda, niż tylko na ten rok do przodu, realnie będą miały wpływ na wiele lat do przodu, natomiast bardzo zaniepokoiła mnie, muszę to przyznać, deklaracja, że CD Projekt Zarząd musi być dużo, dużo bardziej elastyczny, więc nie będzie już planów wieloletnich, będzie planował e, najbliższy rok tylko. E, ja uważam, że w świecie, w którym my przestaliśmy planować, firmy nie wiedzą jak planować, e, ten, e, to, 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 że bierzemy szerszy horyzont, dłuższy horyzont mogło być sporą przewagą. Natomiast mam nadzieję, że jednak takie plany powstają, tylko gdzieś tam w zaciszu gabinetów niekoniecznie wszystko do nas dociera. E, niesprawdzone obawy... Mm, I tu chciałbym się też podzielić taką jedną rzeczą. Obawiałem się, jak widziałem, jak się kryzys CD-projektu rozpoczyna. Obawiałem się, że y, może firma chcieć nadrobić to właśnie na przykład polityką dywidendową, przejęciami i tak dalej. Ja bym, y oczywiście, dywidenda nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrą rzeczą. Natomiast to co jest siłą CD projektu, to jest postawienie graczy na pierwszym miejscu. I jeżeli chcemy mieć filmę z pierwszej ligi, to ona musi dbać o graczy właśnie na pierwszym miejscu. I to zastanawiałem się, jak oni to zrobią, czy jednak pójdą w stronę, żeby udobruchać akcjonariuszy, czy jakoś będą chcieli odbudować to zaufanie. Okazuje się, że zrobili strategię, która jest stricte pod Graczy i pod swój zespół bardzo dobrze. To są moje niesprawdzone obawy. I podsumowanie. Podsumowanie. CD Projekt od grudnia pogrążył się w głębokim kryzysie, i to kryzysie wielopłaszczyznowym. To nie jest kryzys tylko jakiś tam wizerunkowy. On sięga od komunikacji przez wizerunek aż po głębokie wewnętrzne sprawy. Jeszcze do tego doszedł atak hakerski, także dużo, dużo, dużo problemów. I zarząd wziął na swoje barki rozwiązanie tego problemu, a później wzrost firmy i rozwój firmy. I ja się bardzo cieszę, że w tą stronę poszedł, ponieważ widać bardzo wyraźnie, że strategia absolutnie nie jest strategią ratowania kursu. To jest strategia rozwoju dużej i znaczącej firmy. I y, y, według mnie to jest bardzo dobry znak, chociaż taka strategia nie budzi jakichś wielkich emocji, euforii itd. Natomiast y, sądzę, że takie euforie będzie budzić za kilka lat, y, y, będą budzić efekty tej strategii, czyli duże przychody. Pamiętajmy, że strategiczne myślenie musi obejmować szersze spojrzenie, dłuższą perspektywę i odpowiadać na najważniejsze problemy. A my sami, jeśli jesteśmy inwestorami długoterminowymi, a do takiego podejścia ja zachęcam, musimy przyjąć mentalność właściciela, któremu przede wszystkim zależy na biznesie, a nie spekulanta wlepionego w wykres czy bazującego na plotkach, żeby grać pod jakieś wydarzenie. Nie mówię, że to jest złe, tylko to są różne podejścia. Mam nadzieję, że analiza się podobała. Zasubskrybuj. Zapisz się na nasz newsletter, na blogu. No i zachęcam do y, też y, odwiedzenia sklepu. Znajdziesz tam kubki też giełdowe, finansowe, ale nie tylko. Y, chociażby e-book o tym, jak dobrze inwestować z IKE. Znaczy o inwestowaniu samym w sobie jest niewiele, natomiast jak to robić, żeby nie płacić podatku belki. Tak. Y, mam nadzieję, że się podobało. Daj znać w komentarzu, daj łapkę w górę i miłego dnia. Trzymaj się i powodzenia, i wielu sukcesów na giełdzie, i nie tylko. Cześć.